po to, żeby ktoś z władzy rządzącej zaczął z nami rozmawiać, żeby przyszedł do nas tutaj i powiedział, co robi, bo jak na razie nie robi nic, tylko doprowadza nas do dna. Drugą rzeczą, co dzisiaj tutaj zrobimy, to jest to, że nie ruszymy się nawet przez 3-4 dni. Zablokujemy tu wszystko, a tylko po to, żeby ludzie zobaczyli, jak duży jest problem i żebyśmy wywalczyli to, na co o co walczyliśmy. Pracowaliśmy przez 30-40 lat ciężkiej pracy niektórzy. A to wszystko partia rządząca doprowadza do upadku. Nie siedźcie w domach, błagam was. Wyjdźcie i protestujcie przeciwko temu, co się dzieje. Ta tyrania nie powinna się odbywać w naszym kraju. Mamy zbyt duże tradycje, powinniśmy wszyscy protestować, bo czeka nas bardzo ciężki los, jeśli się na to będziemy wszystko godzić. Puśćcie to, bo inaczej my naprawdę znajdziemy się w bardzo ciężkiej sytuacji i gospodarczej, i ogólnie politycznej. Nie podoba nam się przede wszystkim bieżąca sytuacja, nie podoba nam się blokowanie gospodarki. No sam osobiście dzisiaj w trakcie byłem jazdy do Warszawy w rozmowie między innymi z Etiopią, z Kenią, z Brazylią, gdzie mam wgląd w to, jak, co się dzieje na świecie i wgląd, co się może dziać, i tak naprawdę sytuacja, którą mamy w Polsce, jest zupełnie niepotrzebna i zamrażanie naszej gospodarki, naszych działań, no to jest totalny strzał w kolano, no i chcemy zapobiec konsekwencjom katastrofy gospodarczej. Ma rodzinę, ma kogoś, kogo utrzymuje, ma może dwóch pracowników, oni też mają rodzinę i jest koniec. Nie jest to fair, więc ludzie na pewno wyjdą na ulicę i pewnie będą się buntować, bo tym bardziej, że też wybory są już ustawione, bo jak widzicie państwo, zanim była decyzja, już sobie reklamowali, że będą wybory korespondencyjne, że no... Takie jawna mafia, trochę nie tak, prawda? Chyba każdy z nas chciałby zagłosować i chciałby jakoś uczciwie żyć w tym państwie. Problemy to jest to, że są problemy na granicach, tak? Nieraz kierowcy mają kwarantannę, muszą przejść. Po pierwsze, głupie przepisy z tymi maseczkami dla kierowców, czyli tymi jakimiś zakrywaniami twarzy. I raz, że frakty spadły o 30, a czasami 40%, już nie mówiąc o branży turystycznej. Nakład ubezpieczeń, którego właścicielami są Niemcy, zarąbał mi kontrakt. Odezwał mnie do sądu, a w sądzie byłem bez sztany. 8 lat, ginęły dokumenty, nie słuchano świadków. I w tej chwili na odwołanie muszę przygotować 200 tysięcy złotych. Cena się zmieniła ze 100 tysięcy na 200. Skąd ja po tylu latach, mając zabitą firmę, wezmę 200 tysięcy złotych? No pan rację. Ale proszę pana, tu nikt nie jest debilem. Siedzę w sądzie i widzę, że jest układ. Teoretycznie uruchomiono pomoc dla... Ale jaką pomoc? Żadnej pomocy nie ma. Niech pan mi pokaże w branży beauty, kto dostał pomoc. Kto dostał pomoc firmie transportowej. Czyli co jak spadło 10%, 15% obroty, zysk, to co nie należy się tarcza? Czyli co? Ktoś jest lepszy i gorszy? Czemu rząd, partia rządząca, ktokolwiek dzieli ludzi? Czemu ich dzieli? Jakich konkretów państwo oczekują? Dzisiaj? Żeby ktoś do nas tutaj przyszedł i zaczął z nami rozmawiać. Z kim konkretnie chcemy pan porozmawiać? Konkretnie, nazwisko po prostu. Pan Mateusz, jak ma odwagę. Co ma was ciekawego? Ryż! A dlaczego ryż? Bo Morawiecki powiedział, że mam zapieprzać za miskę ryżu, więc ja przyszedłem się z nimi podzielić tą miską, ale uwaga! Każdemu politykowi, który przerobił przekręty od 89 roku, mam tutaj po ziarenku. Zapraszam na obiad, pod Sejm, czekam! Tarcza nie działa, pomimo że pan Mateusz na telewizji ciągle twierdzi, że działa, tylko nie wiem komu, bo nie nam. Zrozumcie, dla mnie też jest jeden z waszych kolegów, ma firmę na żonę, bo nie może. I nie może tu z nami przyjechać, bo byście go wywalili ze służby. I mówi, stary, ja nie wiem, co będzie, jak ja ze służby wrócę za 2 lata. Co ja będę robił? To się nie będzie, przechodzimy na tą stronę, tam gdzie jesteście, tutaj idziemy.
oni rządzą tym strajkiem, oni decydują, co dalej będzie. Na razie wszyscy, którzy się tu zgromadzili, zdecydowali, że idą pod Sejm albo pod URM. Zobaczymy. Natomiast odpowiedziałem właśnie przed chwilą policjantowi, który mnie pytał, jaki plan jest dalej. Wrócimy tutaj, jeżeli tylko policja odblokuje centrum i mamy zamiar tu koczować, dopóki Morawiecki nie przyjdzie, nie będzie z nami rozmawiać. Ta mniejsza postać to my, ta większa to ci obłudnicy, którzy nam ciągle jakieś pieniądze pożyczają. Wcześniej nas okradli, a teraz nam pożyczają. Rozumiecie, jacy są fajni? Pożyczają dla nas koło, dają nam 2000 zł. A z tych 2000 musimy zrobić opłaty i kupić coś w supermarketach, bo tylko takie są. Czyli pieniądze wracają do nich i tak w koło. Puśćcie nas! Nie płyną celu! Co my tu przyszliśmy? Co wy robicie? Jak tak można? Gdzie wy macie w ogóle swoje charaktery? Co się z wami dzieje? Ludzie! Prowokujecie ludzi specjalnie! Idziemy tutaj, ludzie idą z dziećmi, nikt tutaj nic nie robi! Zastanówcie się i pamiętajcie, że też macie obowiązek odmówić wykonywania rozkazu, jak jest niezgodny z prawem. Zdejmijcie te maski z twarzy i pokażcie solidarność z Polakami, a nie z obcą władzą. Jeszcze raz, czy wszyscy zgodnie zostajemy tutaj? Zostajemy! 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 Będzie zespołem.